Hejaszka, to Jaguciel i witam was serdecznie w kolejnym filmie na kanale. Dzisiaj trochę się pobawimy. Zrobimy cel bardzo taki for fun, trochę beczkowy, czyli potężny papież będzie jednoczył potężne Włochy. To tyle z tego szybkiego wstępu. Zapraszam was do oglądania. Jaki mamy plan na tą rozgrywkę? Jest on dosyć prosty. Wjeżdżamy, wbijamy się w północ, Siena, Florencja, Bolonia, Milan. To wszystko, Genuę, to wszystko zajmujemy my. Później wojna z Wenecją. I kiedy ogarniemy już północne Włochy, wtedy zaczniemy się bić z Neapolem i Aragonią. Plan jest dosyć prosty. Najprawdopodobniej później, żeby nie było aż tak łatwo, zrobimy jeszcze Zjednoczone Królestwo Włoch, które wymaga większej ilości terenu. No dobra, pojawiła się wreszcie inflacja. No to cyk. Rekrutujemy sobie armię w dwóch miejscach i naraz wypowiadamy dwie wojny. Atakujemy Florencję i Sienę. Siena już została zajęta, szybko podpisujemy z nią pokój. Szybki pokój z Florencją. Teraz robimy szybki speedrun na Lukę. Teraz jeszcze szybszy speedrun na Ferrarę. Oj, wiedziałem, że to tak się skończy. No i cyk. Proszę, wasa zaanektowany. Teraz przechodzimy do ustabilizowania wewnętrznego państwa, asymilizacji ludności. Jeszcze zapomniałem pokazać, to są tereny, które są potrzebne do stworzenia Włoch. Swoją drogą, jestem ciekawy, czy będzie się dało stworzyć Imperium Rzymskie. Tylko jeżeli tak, to jak? O, Bizancjum się odradza. No dobra, już się nie odrodzi. Jednak Genua jest trochę silniejszym przeciwnikiem niż pierwotnie sądziłem. No ale na spokojnie go zaraz załatwimy. Jak zrobimy atak z dwóch stron. Genua ma jeszcze jakieś ziemie na Krymie, no ale nie będę im tego zabierał. Niech se mają. A niestety i tak muszę zabrać im te ziemi, bo nie mam wystarczającej liczby punktów. No trudno. No to trzeba wyruszyć. Potężny papież ląduje na Krymie. No i właśnie potężny papież zdesantował się na Krymie. Teraz powinni już... Nie, cały czas nie chcą nam oddać całości terenów. Na szczęście oni tutaj toczą jakąś wojnę z Prowansją. No. To teraz i tak nie mają tych swoich ziem, to teraz może będą chcieli nam wszystko oddać. Nie, cały czas nie chcą nas oddać wszystkiego, a te ziemie są nam potrzebne. To nie mamy innego wyboru, trzeba zwasalizować i dopiero ich jako wasala później zjeść. Nasze wojska wróciły z morskich bojarzy. O, i Węgry wypowiedziały nam wojnę. No, to będzie ciekawe doświadczenie. Postaramy się zabrać kilka prowincji. Normalnie bym to pisował, no bo po co mi to? Ale to będzie potrzebne do zrobienia Zjednoczonego Królestwa Włoch. I wypływamy naszą armią i desantujemy się. Naszym celem jest zdobycie 50 punktów, żeby zwasalizować sobie Węgry. Później jako wasala ich sobie zaanektujemy. Dobra, Budapeszt już zajęty, my tutaj jedziemy resztę Węgier. No dobra, przeciwnik zaczyna się powoli odbijać. Myślę, że to jest dobry moment, żeby ich zwasalizować. Zajmiemy sobie jedną prowincję. No i myślę, że tyle nam wystarczy. I udało się, Węgry stały się naszym wasalem. Inaczej się zabraliśmy im dostęp do morza. Znów pojawiła się inflacja. To znaczy, że znów pora na kolejną wojnę, tym razem z Wenecją. 17 tysięcy wojsk to myślę, że będzie odpowiednia siła. Zwłaszcza, że teraz mają wojnę z Osmanem. No to powinno pójść bardzo łatwo i szybko. A więc po tej wojnie zajmiemy wszystkie ziemie Wenecji. No i w zasadzie nic więcej nie możemy. Przed chwilą właśnie stoczyliśmy szybką wojnę, w której zajęliśmy Mantuę. Naszym następnym celem jest Milan. Po Milanie będziemy anektować Genuę. Patrzymy na szybką, bardzo szybką wojnę z Mediolanem. Teraz wreszcie wysyłamy ultimatum do Genui. O, ta jednak odmawia. No dobra, na razie zostawimy to. Bo mamy kolejny problem w postaci wojny z Osmanem. Wbijamy się właśnie w Grecję.
O cholera, 13 tysięcy kebabów. To wiecie co, ja chyba jednak będę chciał szybki pokój. No i niestety, oni nie chcą szybkiego pokoju. Ja zajmę te dwie prowincje i ja już nie chcę się z wami kłócić, okej? No jednak nie, okej. Oni chcą się z nami kłócić. No dobra, trudno. Boże, co oni tutaj robią? Nie no, myślę, że na razie na wojnę z Osmanem gotowi nie jesteśmy. No, na szczęście udało się. Zgodzili się na pokój. Oj, niedługo będziemy musieli anektować Węgry. I tak samo Genuę, bo Węgry to już są praktycznie na finiszu swoich przygotowań do buntu. Zmniejszymy do zera obciążenia podatkowe na Królestwo Węgier, może to zmniejszy Liberty Desire. No niestety nie pomaga. Rekrutujemy większej ilości wojsk. Dobrze, zrekrutowaliśmy pozostałe wojska, które mogliśmy. Teraz wysyłamy dwa ultimatum. Do Genui z groźbą w zasadzie aneksji. Posłuchali, jest dobrze. I teraz szybko do Węgier. Niestety oni zaraz nam zrobią rebelię i tyle będzie. No niestety Węgrzy nie chcą pokoju. Odrzucili nasze ultimatum, więc my niestety szybko musimy przetransportować wojska na granicę z nimi. Hanat Krymski zajął nam te dwie prowincje na Krymie genuańskie. No i powiem szczerze, ja nie chcę, kurczę, się męczyć w tym regionie. No i jeszcze deklaracja niepodległości od Węgier. No to czas na wojnę. Rekrutujemy dodatkowe wojska, żeby wspomóc oddziały do inwazji na Węgry. Ruszamy na razie identycznym szlakiem jak poprzednio. I udało się, całe Węgry zostały zajęte. Calusieńkie. Co do jednej prowincji. Możemy zająć całe Węgry? Niestety nie. No to znów bierzemy ich na wasali i zabieramy jeszcze więcej prowincji. No, więc myślę, że to może być wystarczająca nauczka dla Węgrów. Aby więcej ręki na potężny Watykan nie podnosili. Teraz ruszamy na wojnę z Sabaudią. No, powinna być to dosyć szybka i łatwa wojna. Królestwo Neapolu wypowiedziało nam wojnę. No przynajmniej już będziemy mieli załatwione to na przyszłość. No i udało się. Całość ziem Neapolu zajęta. Do stworzenia Włoch brakuje nam już tylko państw, które są w rękach Aragonii. Zajmiemy to. Już koniec. Po wszystkim. Win-win. Tylko najpierw musimy to zająć. Dobra, myślę, że jesteśmy już praktycznie całkowicie przygotowani. Rekrutujemy jeszcze garnizon do Avignonu. Wojska desantowe są gotowe. Wojska do inwazji na Sycylię również. O, Bośnia wypowiada nam wojnę. No to niestety nasza inwazja trochę poczeka. No i dziękuję. Po wojnie. I zajmujemy całość ziem Bośni. W tym temie to my będziemy mogli Jugosławię zrobić. Staliśmy się największym światowym powerem, więc myślę, o, a teraz Aragonia jeszcze bije się z Portugalią, może być ciekawie. To idealna okazja, ruszamy. To może jakoś szybko, godowo to prawda załatwimy, mi się wcale nie chce z nimi jakoś długo bić. O, udało się. Pokój został podpisany, bo tutaj już wysyłali całkiem sporą inwazję, spory desant na trzy prowincje, tego bym mógł nie wybronić. O, i teraz weszliśmy w erę odkryć. No, myślę, że akurat idealny jest to moment, aby w erę odkryć wyjść jako już państwo włoskie. No i udało się. Potężne Włochy zostały stworzone pod wodzą potężnego papieża. Żeby stworzyć Zjednoczone Królestwo Włoch, będziemy musieli tutaj się jeszcze trochę pobić z Austrią, z Atenami, z Serbią, z Osmanem. O, tutaj też coś z Mamelukami, ale myślę, że na spokojnie się uda to zrobić. I myślę, że jeszcze w tym odcinku. A właśnie, zapomniałem. Chciałem stworzyć coś, co naprawdę chciałem zawsze zrobić. Czyli
potężne państwo włoskie pod władzą papieża Grzegorza to jest 16 chyba, ale są to faszystowskie Włochy. No ja zawsze na coś takiego czekałem. No to żeby nam się niespecjalnie nudziło, myślę, że pora na dosyć szybką wojnę z Austrią, gdzie zajmiemy trochę prowincji. Ojojoj, nie obstawiłem całych granic, żeby mnie to dużo nie kosztowało. No i skończyliśmy szybką wojnę z Austrią, zajęliśmy wszystkie ich ziemie, dzięki temu to całkiem ładnie już wygląda. Zajmujemy wszystkie ich ziemie. No nawet chyba byśmy już mogli zrobić Jugosławię z tego. Ale myślę, że czas na dosyć szybką, mam wydaje mi taką nadzieję, wojnę z Osmanem. Zwłaszcza, że teraz się dali wdepnąć w niezłe bagno i biją się z połową Afryki. To myślę, że głupotą byłoby nie wykorzystać tego. Powiem wam szczerze, że ja naprawdę miałem gigantyczną nadzieję, że ja będę miał wam co pokazywać z tej wojny, ale na razie to jest normalnie totalna przejażdżka. O, Osman wreszcie postanowił, że zacznie się kontratakować. No niestety, wydaje mi się jednak, że może być już być dla niego za późno. No i zajmujemy wszystkie europejskie prowincje Osmana. Mógłbym zrobić tutaj z niego wasala, ale szczerze powiedziawszy, niespecjalnie mi się chce zrobić wasala i go zjeść później. Chociaż, dobra. No, myślę, że ten kawałek Bułgarii i Mołdawii można im zostawić. Niech się cieszą. No i cyk, potężne Imperium Osmańskie. Jestem debilem, dlaczego oni nie są naszymi wasalami? I jeszcze dlaczego mam jakąś wojnę z Mamelukiem? Ja pierdzę i znowu wojna z tym pierdzielonym Osmanem. Chociaż może będzie chciał się pokojowo dogadać z ciebie. Uff, tak, udało się wypisować Osmana. Naszym celem będzie tutaj się przejechanie i zabranie jak największej ilości ziem tutaj. Bo jak zobaczymy, to tylko już tutaj księstwo Aten nam zostało do rozjechania w Europie, a tutaj musimy zająć tylko ten drobny kawałek wybrzeża, który jest w rękach Fazanu i Mameluków. Może teraz musimy szybko zobaczyć, co potrzebujemy. Musimy zająć tutaj ten kawałek wybrzeża, dobra. Spróbujemy szybko porozmawiać z Mamelukami na ten temat. No ale udało się. Pokój zawarty. Już w Afryce mamy wszystkie potrzebne prowincje. Została nam tylko wojna jeszcze z Atenami. O, ciekawostka. Osman się wyzwolił jakimś cudem. No i udało się. Zajęliśmy ziemie ateńskie. No i teraz wreszcie po długim czasie możemy stworzyć Zjednoczone Królestwo Włoch. Którym dalej rządzi potężny papież. Ale co będziemy mogli też zrobić? Cesarstwo rzymskie. No to dobra. To, drodzy widzowie, jeżeli chcecie zobaczyć potężne cesarstwo rzymskie, jednoczone przez potężnego papieża faszystę, to dajcie znać w komentarzach. Właśnie, trzeba zmienić tak na koniec ustrój. Jeżeli chcecie zobaczyć potężne cesarstwo rzymskie pod wodzą potężnego papieża, dajcie znać łapkami w górę oraz w komentarzach. Jeżeli jesteś nowy, drogi widzu, pamiętaj o subskrypcji mojego kanału. Przybliży nas do mojego cichego marzenia o 200 subskrybentach w tym roku. Dzięki wam bardzo za oglądanie i do zobaczenia w następnych materiałach.